Urodził się 10 lipca 1894 roku w Odessie. O pobycie rodziny w Odessie wiadomo niewiele. Rodzina Szulmińskich miała rodowód szlachecki, z czego Stanisław, podobnie jak jego ojciec, nie przywiązywał uwagi, w przeciwieństwie do brata Mieczysława. Po śmierci dziadka Pawła, mieszkającego cały czas w Kamieńcu, rodzina Szulmińskich przeniosła się tam w 1905 roku. Tu ojciec Stanisława nauczał francuskiego i łaciny w szkołach średnich. Był także członkiem Rady Miejskiej, a w czasie wojny prezydentem miasta. Angażował się też w działalność patriotyczną jako kierownik i inspektor tajnych szkół polskich na Podolu. Rodzina żyła skromnie, przeznaczając nadwyżki na cele społeczne. W 1915 roku Stanisław ukończył 8-klasową szkołę średnią o profilu rolniczo-technicznym. Okazał się zdolnym uczniem, zwłaszcza w dziedzinie matematyki, nauk przyrodniczych i rysunku. Niestety w parze ze zdolnościami nie szła pracowitość, co się przełożyło na prawdopodobnie na powtarzanie klas, połączone z poważnym kryzysem duchowym i moralnym, który w sposób jego zdaniem cudowny udało się jakoś tam przezwyciężyć. A kluczową rolę w tym miał odegrać proboszcz parafii potrynitarskiej w Kamieńcu, ksiądz Władysław Dworzecki. Szczęśliwie pokonany kryzys oraz przeżycia związane z wojną wpłynęły na jego pozytywną przemianę. Przejawiło się to w upodobaniu do długich modlitw po zajęciach szkolnych, kiedy to całymi godzinami potrafił klęczeć lub leżeć krzyżem w kamienieckiej katedrze. Gdy w 1917 roku skierował swe kroki do seminarium duchownego w Żytomierzu, był już w miarę dojrzałym duchowo 23-letnim mężczyzną, uprawiającym wyczynowo pływanie i pomimo lenistwa, na które się uskarżał, nie wiem, czy dzisiaj ktoś uskarża na lenistwo, znał czynnie język francuski, niemiecki, rosyjski i łacinę. Słuchajcie, klerycy. W 1919 roku zmarła mama księdza Szulmińskiego. W tym też roku ojciec poślubił żonę drugą, Olimpię Paszczenko, prawosławną Ukrainkę, nauczycielkę języka rosyjskiego, kobietę wyemancypowaną i oddaną sprawie niepodległości Ukrainy. W czasie krótkiego epizodu niepodległej Ukrainy, jak już wspomniałem, był współorganizatorem Państwowego Uniwersytetu Ukraińskiego w Kamieńcu. Wcześniej w 1905 roku zainicjował powstanie w Kamieńcu Prosvity, ukraińskiej organizacji szerzącej oświatę i wartości narodowe wśród ludności ukraińskiej. I możliwe właśnie, że obecność w rodzinie pani Paszczenko, jak też poświęcanie się ojca sprawie obydwu narodów, poszerzało horyzonty Stanisława i przyczyniało się do jego późniejszego dążenia ku pojednaniu. Po traktacie ryskim ojciec przeniósł się do Kalisza, a następnie do Dubna na Wołyniu, gdzie wykładał francuski i łacinę i podobnie jak w Kamieńcu oddał się pracy społecznej. Umarł niedaleko Dubna w Aleksandrówce 21 marca 1944 roku. Żona z synkiem dotarła do niego 3 lata później, wskutek różnych trudności stawianych przez władze sowieckie, jako rodowita Ukrainka nie mogła tak zwyczajnie opuścić radzieckiego czy sowieckiego raju. Jak już wspomniano, Stanisław Szulmiński wstąpił w 1917 roku do seminarium w Żytomierzu. Był dobrze wykształconym, dojrzałym młodzieńcem, wyróżniał się na tle pozostałych alumnów, którzy przyszli do seminarium po 4. klasie szkoły gimnazjalnej. 15 marca 1919 roku otrzymał tonsurę, co było aktem wejścia w szeregi stanu duchownego, a u samego Stanisława zaowocowało wzrostem wewnętrznej gorliwości. Po nastaniu rządów bolszewickich, jak wspomniałem, przeniesieni zostali klerycy m.in. do Tarnowa i tam studiowali od 1 października 1919 roku do 29 czerwca 1923 roku.
Odwiedzani byli w tym czasie przez swego arcypasterza, biskupa Piotra Mańkowskiego, który też opuścił Kamieniec i zamieszkał w Buczaczu, już po stronie polskiej, w niższym seminarium tej diecezji. Stanisław był postrzegany w tym czasie jako cichy, skromny i pobożny alumn, przez niektórych już wówczas określany mianem świętego. W ocenach na indeksie zawsze oceniany na oceny dobre i bardzo dobre. Przez cały ten okres, już tam wtedy, nie opuszczała go jednak myśl o powrocie w rodzinne strony, do swojej diecezji. Rodziło się w nim też pragnienie działania na rzecz Unii i powrotu do prawosławia, do jedności z Rzymem. Z tego powodu marzył o studiach w Rusicum w Rzymie. Święcenia diakonatu przyjął z rąk biskupa Leona Wałęgi 31 marca 23 roku i ten moment uznał za akt całkowitego oddania się Panu Bogu. Stwierdzał w jednym z pism, że to oddanie przyniesie mi krzyż, ale słodki krzyż jarzma Chrystusowego. Studia seminaryjne przetkane szeregiem święceń niższych zakończył absolutorium z teologii 29 czerwca i 8 lipca 23 roku wraz z trzema kolegami z diecezji kamienieckiej otrzymał w Buczaczu święcenia kapłańskie z rąk księdza biskupa Mańkowskiego. Po święceniach, zamiast upragnionego wyjazdu do Związku Sowieckiego, otrzymał od biskupa skierowanie na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Akt immatrykulacji dokonał się 29 października 23 roku na Wydziale Teologicznym w sekcji Teologii Porównawczej, Katolickiej i Prawosławnej. Tam słuchał wykładów teologii moralnej z ust księdza Władysława Korniłowicza, a następnie ojca Jacka Woronieckiego. Wykłady z teologii prawosławnej oraz teologii porównawczej dotyczącej m.in. eklezjologii i papiestwa, oparte na Nowym Testamencie oraz pismach wczesnochrześcijańskich, prowadził ksiądz Piotr Kremer, inicjator wykładów z teologii porównawczej. Ksiądz Szulmiński studiował nadto język grecki, starocerkiewnosłowiański, preferował też apologetykę kosztem niestety historii Kościoła i patrologii, które uważał za nieprzydatne dla pełnego przygotowania dla realizacji swego pragnienia. Bywają tacy ludzie, którzy uważają historię Kościoła za nieprzydatną i kandydują na ołtarz. Studia uniwersyteckie nie były jego pragnieniem, stąd stopnie na indeksie okazały się niestety gorsze niż seminaryjne. Ale Stanisław twierdził, że studiując wypełnia jedynie wolę Bożą, a nie własną. No i tę wolę Bożą trochę tak wypełniał na trójkę i czwórkę. W 1926 roku biskup Mańkowski zrzekł się rządów diecezją. Z woli Stolicy Apostolskiej wszelkie dobra i osoby przynależące do diecezji kamienieckiej, znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeszły pod jurysdykcję biskupa łódzkiego Adolfa Piotra Szeląszka. Było to o tyle dobre dla Stanisława, że Dubno leżało na terenie diecezji łódzkiej. Działał tam seminarium obrządku bizantyjsko-słowiańskiego prowadzone przez księży z zagranicy, a poza tym tam mieszkała jego rodzina, tato. Grono wykładowców we wspomnianym seminarium było bardzo takie kontaktywne. Szulmiński nawiązał kontakt z nimi i tym bardziej sprawa powrotu do diecezji coraz bardziej go nurtowała. I rozpoczął się ten jego taki syzyfowy trud mający na celu powrót za zbrucz do swojej diecezji, do tej części z Kamieńcem włącznie, która znalazła się w państwie sowieckim. 24 czerwca 1927 roku zwrócił się z pisemną prośbą do swego nowego ordynariusza o zezwolenie na udanie się w rodzinne strony. Powoływał się na ustną zgodę, jaką miał uzyskać od biskupa Szeląszka w czasie pobytu w Lublinie.
prosił o wystaranie się u Stolicy Apostolskiej o stosowne przywileje umożliwiające sprawowanie mszy świętej w warunkach konspiracyjnych. Z listu wynika, że oczekiwał od biskupa niemal natychmiastowej odpowiedzi. Zamierzał bowiem przekroczyć granicę już w drugiej połowie lipca w czasie żniw. Myślał, że to tak się w kurii wszystko łatwo daje zrobić z dnia na dzień. O szczegółach jego planu możemy się dowiedzieć z brudnopisu do listu do biskupa. Zakładał, że po paru tygodniach mógłby wrócić po spotkaniu z miejscowymi księżmi i zapoznaniu się z panującymi na miejscu warunkami. Drogę legalną wykluczał z tej racji, że mógł być znany sowieckiej władzy, która akurat wydała dekret zabraniający księżom obcokrajowcom wjazdu do Rosji. Najprostszą drogą było według niego przejście w pław z Brucza. O, nie jest to rzeka jak Amazonia, taki sobie. Więc w ubraniu cywilnym, a następnie zgłoszenie się do miejscowych władz, co naraziłoby go w jego opinii, być może na krótki areszt, ale dałoby szansę na legalizację pobytu, zważywszy, że był w Kamieńcu osobą znaną. Zakładał więc, że administracja państwowa jest obsadzona przez tych samych ludzi, co kiedyś. Tu właśnie widać troszkę, że tak ksiądz Stanisław nie do końca zdawał sobie sprawę z natury władzy sowieckiej. Chciał po prostu pójść, spotkać się z księżmi, porozmawiać, potem ewentualnie przedstawić się radzieckiej władzy, która powiedziała miło, że księdza widzimy. Więc troszkę może jeszcze i z tego powodu, że nie do końca tak wielu ludzi zdawało sobie sprawę z tego, co naprawdę dzieje się w tym państwie radzieckim czy sowieckim. Pierwszy okres pobytu w Kamieńcu chciał wykorzystać na swoisty rekonesans, by zorientować się w potrzebach tamtejszych księży. W przygotowanym liście wspomniał też o skargach Polaków z Zazbrucza, mających odczucie, że Polska o nich zapomniała. To jest też jedna z ciemniejszych kart takich naszej historii, o czym się nie mówi trochę. Ci rodacy, mimo wysiłków tam konsulatów, ambasad, generalnie nie byli aż tak bardzo w Polsce wspominani. Wystarczy patrzeć w prasę. List, choć niewysłany, daje pewien obraz stanu duszy księdza Szulmińskiego, wręcz palonego potrzebą powrotu w rodzinne strony. Treść listu zdradza jednak, jak wspomniałem, nieznajomość sowieckich realiów, a ich ewentualna znajomość została skutecznie przyciemniona nieodpartą potrzebą posługi wobec prześladowanych rodaków i braci w wierze. 2 sierpnia 1927 roku wystosował w tej sprawie do Stolicy Apostolskiej kolejne pismo. Odpowiedź, która przyszła, była jednak negatywna. Watykan poparł stanowisko biskupa Szelążka, uważając, że udanie się na tereny sowieckie byłoby jedynie narażaniem własnego życia bez nadziei na jakąkolwiek pracę duszpasterską. Ostateczna dezaprobata dla tego rodzaju decyzji nadeszła z papieskiej komisji Prorusja 27 września 1927 roku. Więc w roku wykładowym 27-28 rozpoczął w seminarium łódzkim wykłady z orientalistyki. Mocniej zaczęła w nim wówczas dojrzewać myśl o życiu zakonnym. Wstąpienie do dominikanów odradził mu spowiednik i wykładowca ojciec Jacek Woroniecki, radząc wybranie jakiejś luźniejszej formy życia zakonnego. Jego wahania zakończyło spotkanie na zjeździe misyjnym w Warszawie w 1926 roku księdza Wojciecha Turowskiego. Do Palotynów ksiądz Szulmiński wstąpił 6 sierpnia 1928 roku. Wobec niepowodzeń związanych ze staraniami o powrót w rodzinne strony uznał, że wolą Bożą jest, by najpierw zrealizował swoje powołanie zakonne, które nosił w sobie od młodości. Wskazywał na decydującą rolę księdza Turowskiego w wybraniu Palotynów. W księdzu Turowskim ujęła go wielka skromność i zaufanie do Matki Bożej. Wstępował do poważnego stowarzenia misyjnego tym bardziej ochoczo, że otrzymał zapewnienie, że będzie mógł
wyjechać na wschód, o ile taka możliwość się pojawi. No to druga część zdania jest trochę zwodnicza, bo nie wiadomo, kto miał decydować o tym, kiedy ta możliwość się pojawi. Strój stowarzyszenia otrzymał już po kilkunastu dniach 15 sierpnia. W tym też roku w listopadzie, po konferencji wygłoszonej przez księdza Alojzego Majewskiego, złożył akt oddania się za dusze czyśćcowe oraz ofiary za Podolę, Ukrainę i Rosję. Po nowicjacie złożył wieczną profesję w roku 1933. Pierwszym etapem jego pracy od roku 1930 było gimnazjum w Wadowicach, gdzie pełnił funkcję prefekta postulantów braci, ojca duchownego gimnazjalistów oraz wykładowcy etyki i historii Kościoła, tej niepotrzebnej dziedziny. Do funkcji ojca duchownego tak w Wadowicach, jak i w innych miejscach podchodził z wielkim oddaniem, wczuwając się w problemy młodzieży. Głosił też interesujące konferencje ascetyczne i prowadząc kierownictwo duchowe tak w konfesjonale, jak i poza nim. W latach 1932-1935 wykładał teologię w palotyńskim niższym seminarium duchownym w Sucharach, by kolejny okres życia spędzić jako wykładowca w wyższym seminarium duchownym w Ołtarzewie. Tutaj oprócz wykładów z teologii moralnej prowadził w różnych latach wykłady z homiletyki, pedagogiki i katechetyki. W ramach tej ostatniej organizował praktyczne zajęcia w okolicznych szkołach powszechnych. W Ołtarzewie wykładał również teologię orientalną, wprowadzoną do programu studiów z jego inicjatywy. Jak napisał ktoś, znał dobrze problematykę kościołów wschodnich, kontrowersje teologiczne, zamysły i wysiłki strony katolickiej i prawosławnej. Seminarzystom naświetlał problemy unijne i stan Unii. Był znawcą historii i kultury prawosławnej Rosji. Zainteresował się też sytuacją Łemków, na temat których napisał wyczerpującą pracę poprzedzoną badaniami stanu religijnego Łemkowszczyzny. Oczywiście nie zaprzestał starań na wyjazd o pozwolenie na wyjazd do Związku Sowieckiego, pomimo wcześniejszych negatywnych decyzji w tym zakresie. Na jego prośbę przebywający w Rzymie ksiądz Turowski i ksiądz Tomasz Mącior przedstawili Watykańskiej Komisji do Spraw Wschodnich jego plany dotyczące Wschodu. Wówczas przyrzeczono mu uczynić wszystko, co możliwe, by ułatwić mu wyjazd. Wszelkie jednak starania czynione w różnych miejscach ostatecznie rozbijały się o stwierdzenie, że na przedostanie się do Związku Sowieckiego nie ma żadnej możliwości, nawet w sposób nielegalny. Ksiądz Szulmiński nie ustawał jednak w wysiłkach. 5 lat poświęcił na zapoznawanie się z problemami ziołolecznictwa, by pod przykryciem znachora udać się do swoich rodzinnych stron. Oczywiście znachorzy, babki, szeptuchy, takie profesje były tam popularne, nie budziły wielkiego zdziwienia, więc uważał, że da się jakoś przeszmuglować swoją osobę. Rada Generalna, co prawda, tu cytat, życzliwie odnosiła się do sprawy wschodniej. Radzono jednak księdzu Szulmińskiemu cierpliwie czekać, aż powstaną warunki pozwalające na rozpoczęcie pracy na wschodzie, a na razie skoncentrować się na zbieraniu niezbędnych funduszy. Póki co pozostawała praca w kraju i działalność popularyzatorska, co czynił, biorąc udział w zjazdach poświęconych problematyce unijnej w Warszawie, Pińsku czy Welechradzie na Morawach. Zaproponował nawet prowincjałowi utworzenie na wschodnich terenach Rzeczypospolitej oddzielnego dystryktu w oparciu o istniejącą placówkę w Nowosadach na wschodzie, uważając, że byłaby to strefa bogata w powołania, które można by formować w kierunku pracy na wschodzie. Według jego słów do pracy w takim dystrykcie byłoby natychmiast gotowych co najmniej 10 księży. Ostatecznie, skoro pracy na wschodzie nie można było prowadzić jawnie, można by według niego prowadzić ją tajnie, jak robiło, o czym był przekonany, wielu księży. Myśl o oddzielnym dystrykcie powodowana była ciągłym, według niego, tu cytat, spychaniem spraw wschodnich w prowincji Polski. Deklarował gotowość pracy w tym dystrykcie.
Twierdził, że są młodzi księża gotowi zgłosić się do pracy, jeżeli tylko dystrykt powstanie. Prowincja według niego nie ponosiłaby z tego tytułu żadnych kosztów i ofiar. To był jeden z argumentów może takich przemawiających. Bowiem w diecezji łódzkiej, lubelskiej i lwowskiej były do objęcia placówki, a zważywszy na żyzną glebę powołań, przewidywał w przeciągu 10-15 lat powstanie oddzielnej prowincji na ziemiach kresowych. Gotów był nawet w tej sprawie udać się do Rzymu, żeby omówić sprawy z Radą Generalną. Nie wiadomo, czy list, z którego się o tym dowiadujemy, został wysłany. Ukazuje jednak determinację księdza Szulmińskiego w podejmowaniu kwestii, którą uważał za swoje życiowe powołanie. Niepowodzeniem zakończyły się też jego kilkakrotne propozycje stworzenia prowincji, przepraszam, wschodniej gałęzi Palutynów, kierowane tak do generalatu, jak i do księdza prowincjała Maćkowskiego. Z treści listu skierowanego do księdza generała w 1937 roku wynika, że wyzbył się on nadziei na możliwość jakiegoś zalegalizowania swego pobytu w Sowietach i przyjął do wiadomości, że posługę kapłańską może świadczyć tam jedynie tajnie, działając właśnie choćby pod przykrywką Znachora. Ale granica polsko-sowiecka była nie do przebycia, ale przecież można było dostać się z innej strony. Dlatego zaproponował, że uda się do południowej Rosji poprzez Persję. Tam był jeszcze dodatkowy argument, że zaczęły się przesiedlenia i w rejonie Kazachstanu było już wiele skupisk ludności przesiedlonej m.in. z diecezji kamienieckiej. Przypominał też zasadę, którą mu wpoił jego kapłan, jego ojciec duchowny, ksiądz Dworzecki, że kapłan nie powinien pozostawiać swoich owiec. Dano mi jeszcze 10 minut. W każdym razie, wobec tego będę czytał po jednym zdaniu z każdej strony, więc ksiądz Szulmiński skarżył się też na swoich współbraci. Niestety spotykał się z wieloma docinkami, nieprzychylnymi uwagami tu i tam. W końcu ksiądz prowincjał Maćkowski stracił cierpliwość na te ciągłe monity i niestety najpierw polecił, aby zgolił brodę, którą nosił, żeby w razie czego móc się w Sowietach ogolić i zmienić wygląd. Pod karą suspenzy musiał zgolić brodę. Oczywiście odwołał się do generalatu w związku z brodą i powiedział, że nie zgoli, dopóki nie otrzyma nakazu od księdza generała. Ksiądz Szulmiński też pisze o tym, że ksiądz generał powiedział w końcu, że jak chce, to niech działa na własną rękę, a jak chce, to może też wystąpić ze stowarzyszenia. Napisał, że jak chcę wystąpić, to niech sobie idę. No ale był już wtedy po wiecznej profesji. W listach, które pisał, nie widać oznak fanatyzmu, raczej szczere pragnienie bycia z prześladowanym Kościołem, wynikające z poczucia odpowiedzialności za zbawienie tych, których uważał za powierzonych swej pieczy, a z którymi nie mógł być z racji zewnętrznych okoliczności, które uważał wbrew innym za możliwe do pokonania. I niewątpliwie cierpiał z tego powodu. Rok 1939 zdawał się zbliżać go do realizacji marzeń. Został rektorem naszego domu w okopach Trójcy Świętej na pograniczu polsko-rumuńsko-sowieckim. Przy dobrej pogodzie widać było wieże kościołów z kamieńca. Gdy wybuchła wojna, mimo wybuchu, za zgodą prowincjała ruszył w kierunku okopów, żeby objąć tam tę funkcję, licząc, że przejdzie przez granicę w razie kolejnej wojny. Spotkał kilku naszych palutynów po drodze, ale ruszył właśnie z Dubna w kierunku północnym zamiast wschodnim i został ostatecznie aresztowany w Nowogródku przez NKWD, między innymi za przynależność od 1930 roku do tajnej kontrrewolucyjnej organizacji palutynów.
którą przygotowywał się do działalności antyradzieckiej. W Uchcie znalazł się 19 marca 1941 roku, a 27 listopada umarł. Rehabilitowany został przez już sądy niepodległej Białorusi 18 czerwca 1993 roku. No i tym ważnym rysem już kończę niestety apostolat pojednania, który miał w jego zamierzeniach pomóc zrealizować pragnienie Chrystusa z Ewangelii Jana 10:6. I drugie owce mam, które nie są z tej owczarni, i one potrzeba, abym przywiódł, i słuchać będą głosu mego, i stanie się jedna owczarnia, jeden pasterz. Rozwinął tu wielką działalność, to sobie już Państwo poczytacie, ale pamiętać też trzeba, że w działalności ekumenicznej kierował się zasadami ekumenicznymi, wyrażonymi chociażby w encyklice Ojca Świętego Piusa XI Mortalium Animus. Warto tę encyklikę sobie poczytać. Pius XI walczy tam z pojęciem ekumenizmu jako działalności jakiejś federacyjnej albo poszukiwania Kościoła, który gdzieś się zagubił, widząc jedyną możliwość tego, o czym my się modlimy też w palutyńskich modlitwach, aby nas stała jedna owczarnia, jeden pasterz. Pozwolę sobie przeczytać jeszcze fragment zakończenia, czy te wysiłki księdza Szulmińskiego były możliwe do realizacji. Najpierw o warunkach politycznych. Okopy Trójcy Świętej leżały na ziemiach etnicznie ruskich, trzeba pamiętać, gdzie ludność polska była w mniejszości, a ukraińska większość traktowała państwo polskie, słusznie czy nie, jako państwo okupacyjne. Czemu w tym poczuciu państwo polskie często niestety pomagało. Mało się o tym mówi, albo nie mówi się w ogóle. Wokół okopów dominował katolicyzm w wersji unijnej, a duchowieństwo grekokatolickie było chorążem ukraińskiej sprawy narodowej. Pierwszym zadaniem byłaby więc próba budowania mostów na tym gruncie, co było zadaniem niezmiernie trudnym, gdyż polityka państwa polskiego wobec ukraińskiej mniejszości pozostawiała, najdelikatniej rzecz ujmując, wiele do życzenia. Przedostanie się na sowiecką stronę, marzenie o uprawianiu jakiegoś zawodu i cichym apostolstwie świadczyć może też o kompletnej nieznajomości sowieckich realiów. Ksiądz Szulmiński po przekroczeniu granicy zostałby najprawdopodobniej natychmiast aresztowany z wiadomymi tego następstwami. Nawet jeśli zdołałby się gdzieś osiedlić, udając na przykład uciekiniera, jego dekonspiracja byłaby jedynie kwestią czasu. Nie wiadomo, na jakiej podstawie uważał, że ewentualny wyrok sowieckiego sądu nie może być zbyt wysoki. Słusznie zauważa jeden z autorów, że zgoda na wyjazd księdza Szulmińskiego na wschód w tym okresie wiązałaby się prawdopodobnie z podpisaniem wyroku na każdego, kto podejmie się takiej misji. Warunki religijne też nie sprzyjały w tym czasie tej działalności. Cerkiew prawosławna nie odczuwała jakiejkolwiek potrzeby jednania się z Rzymem na płaszczyźnie jurydycznej. Uraz, a raczej przepaść, jaka powstała między chrześcijańskim wschodem a zachodem po złupieniu Konstantynopola przez krzyżowców w 1203 roku, a co zostało przypisane papiestwu, z czasem zadomowiły się także w Rosji. W latach 30. cerkiew rosyjska była już kompletnie spacyfikowana i podporządkowana władzy sowieckiej, bez pozwolenia której żaden duchowny prawosławny nie podjąłby jakiejkolwiek inicjatywy kontaktu z Rzymem, choćby i pośredniego. Zresztą nie czułby takiej potrzeby także ze względów religijnych, bo w jego mniemaniu to Zachód powinien jednać się ze Wschodem, a nie odwrotnie. Ksiądz Szulmiński, stan cerkwi lat 30. nie mógł napawać optymizmem. Nie odbiega od prawdy opinia jednego z publicystów tamtych lat stwierdzającego, że przyczyną upadku cerkwi nie jest samo tylko barbarzyńskie, szatańsko-złośliwe prześladowanie, ale jej rozkład wewnętrzny. Lud prawosławny religię pojmował jako tradycyjną obrzędowość, nadając jej magiczne znaczenie. Ostatnie zdania.
tych warunkach inteligencja rosyjska z kolei pogardzała cerkwią i duchowieństwem. W tych warunkach tęsknota mistyczna właściwa narodowi rosyjskiemu zapędzała lud prawosławny w sieci sekciarstwa. Wszystkie te okoliczności czyniły w tamtym czasie skuteczność jakiegokolwiek posłannictwa niemożliwym. Może jednak przykład księdza Szulmińskiego każe nam pamiętać o tym, że problemy, którym chciał sprostać, pozostają nadal zadaniem, choć w innych już okolicznościach, ale z przyszłością równie niepewną jak u końca lat 30. ubiegłego stulecia, które ta przyszłość, tak trochę patrząc okiem historyka, nieodmiennie kojarzy mi się osobiście mniej więcej z rokiem 38 ubiegłego stulecia i obym nie musiał dalej prorokować, a jeśli już, to bym się okazał, żebym się okazał fałszywym prorokiem, ale tak jest. W każdym razie zadanie księdza Szulmińskiego jest jakimś wyzwaniem dla każdego z nas w tych realiach, w jakich żyjemy i myślę, że warto z tego korzystać. Przepraszam za to, ten bieg przez płotki, ale już takie mamy realia właśnie też. Bóg zapłać za uwagę.